Dzień dobry, cześć. Z tej strony Agata Kępa. Dzisiaj goszczę Joannę Warecką z Wrocławia, a konkretnie z Centrum Aktywności Lokalnej, z sieci Centrów Aktywności Lokalnej we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wiecie, na kanale lub bezpośrednio bardzo dużo rozmawiamy o inicjatywach oddolnych, o tym, jak właściwie tworzyć swoją rzeczywistość i to, co nas otacza, właśnie w taki oddolny, często prosty sposób, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Więc to pierwsze pytanie właśnie, logicznie, że tutaj będzie o cal. Skąd właściwie ta metoda się wzięła we Wrocławiu? Tak, no to jest pytanie, które często słyszymy, dlatego że to nie metoda wzięła się we Wrocławiu. Metoda była dużo, dużo wcześniej, a my zupełnie nieświadomie w wielu osiedlach Wrocławia, jako organizacje pozarządowe tam działające, osobno od siebie, jeszcze wcale nie w sieci, jako tacy zorganizowani mieszkańcy, aktywni obywatele, zakładaliśmy w tym właśnie czasie, to były lata, powiedzmy 2011-2013, zakładaliśmy takie organizacje, których celem było działanie na rzecz społeczności danego osiedla, danego sąsiedztwa, tego miejsca, w którym mieszkaliśmy, w którym nasze dzieci chodziły do szkoły, którym z naszymi sąsiadami chcieliśmy jakoś wpływać na to, jak te osiedla wyglądają. To jest taka bardzo klasyczna, ale też i wdzięczna opowieść o takim ruchu oddolnym, właśnie bardzo bezpośrednim. Skoro tu mieszkam, skoro tu pracuję, skoro tu chodzą moje dzieci do szkoły, a moi rodzice czy teściowie mieszkają w okolicy, no to fajnie by było, żebyśmy byli jakoś wspólnie zorganizowani, widzieli się nawzajem i starali się jakoś wpływać na tą naszą rzeczywistość. I tak się działo w przypadku mojej organizacji Stowarzyszenia Żółty Parasol, która działa na osiedlu Ołbin, a jednocześnie zupełnie niezależnie też na kilku innych osiedlach, nie wiem, Brochowie, Zakrzowie czy wtedy, w tamtych czasach, Strachocinie, Swojczycach i tak dalej. Myśmy o tym nie wiedzieli, że wszyscy robimy podobne rzeczy, aż do czasu, kiedy w 2018 roku organizacje pozarządowe we Wrocławiu, już lepiej zorganizowane pod szyldem Federacji Organizacji Pozarządowych, a więc sieciujące się już w sposób naturalny i opracowujące strategię na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z gminą Wrocław, zobaczyliśmy to czarno na białym, że tych organizacji, które takie działania podejmują w różnych miejscach w mieście, jest dużo, wobec czego postanowiliśmy znowu oddolnie, że warto by się było spotkać, zobaczyć, zastanowić się, co nas łączy, jakie mamy wspólne wartości. No i tutaj w tą okrężną drogę dochodzę do sedna pani pytania. Wtedy po raz pierwszy spotkaliśmy się w Warszawie z Pawłem Jordanem ze Stowarzyszenia Boris i Bogdanem Skrzypczakiem ze Stowarzyszenia Cal i dowiedzieliśmy się w ogóle o istnieniu tej metody, że ona ma długą historię, że tą metodą pracuje bardzo wiele organizacji w Polsce i próbowaliśmy się w nią w jakiś sposób wpasować, czy też uszanować jej obecność, a jednocześnie działać dalej po naszemu. I to pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać, co to znaczy po naszemu i jak to potem dalej we Wrocławiu przebiegało. A więc po prostu aktywni obywatele biorący swoje sprawy w swoje ręce w kilku miejscach Wrocławia, zorganizowani w organizacjach pozarządowych, potem widzący się nawzajem, okazało się, że robimy coś, co od dawna istnieje i nazywa się calem. No właśnie, jakby ta metoda cal funkcjonuje tak naprawdę w wielu miastach, w wielu gminach w Polsce. Możliwe, że jeśli oglądacie tę rozmowę, to też właśnie w waszej gminie, w waszym mieście ona funkcjonuje. No i tutaj tym sednem jest to, żeby działać właśnie też tak oddolnie i żeby wsłuchiwać się w te potrzeby, które tak naprawdę w okolicy sąsiedzi mają. Ale jakby pani mogła tak powiedzieć szerzej, żeby też wyjaśnić może osobom, które się nigdy nie spotkały z tą metodą, czym jest cal? Tak, to mamy na to piękną metaforę we Wrocławiu, którą ukuła nasza koleżanka z sąsiadującego osiedla, z Fundacji Ładne Historie. Ona mianowicie powiedziała, że cal to jest taki dobry sąsiad na osiedlu.
Czyli taki, który wie, gdzie pójść, gdzie co załatwić, ale też ma dużą salę i można do niego wpaść i posiedzieć przy stole w kuchni albo spotkać się z okazji jakiegoś wydarzenia osiedlowego. Taki, który jest no właśnie takim mądrym, wspierającym sąsiadem, który w osiedlu wie wszystko i potrafi się tym dzielić, a jednocześnie taki, do którego przychodzimy nie tylko wtedy, kiedy mamy kłopoty, ale też kiedy mamy dużo dobrej energii i chcemy coś wspólnie zorganizować, bo cała ta nasza działalność nie opiera się wbrew temu, co czasem się myśli o calach, na budowaniu oferty, nie wiem, kulturalnej, czy oferty zajęć, czy spędzania wolnego czasu. To oczywiście też jest elementem tych naszych spotkań i aktywności, ale tak naprawdę my jesteśmy taką gąbką, która wchłania energię i jakby do której ludzie przychodzą ze swoją energią, ze swoimi pomysłami, w której w przyjazny sposób, przy wsparciu fachowców, animatorów, którzy znają się na organizowaniu różnych rzeczy, można swoje własne inicjatywy realizować, ale można też, i to jest chyba najważniejsze przesłanie tego, co robimy, budować po prostu zwykłe ludzkie, codzienne więzi, społeczne relacje, poznawać ludzi, z którymi się żyje na jednym osiedlu czy pod jednym dachem kamienicy, na przykład, i jak gdyby w ten sposób budować takie znane przecież od wielu, wielu lat relacje sąsiedzkie, które no, trochę w ostatnich czasach, delikatnie mówiąc, szwankują, a sprawiają, że jakość naszego życia może się znacząco poprawić. To każdy o tym wie, kto ma dobrego sąsiada. Więc my, cale wrocławskie, każdy na swój sposób, bo jest nas w tej chwili 19 centrów, które są współfinansowane ze środków gminy Wrocław, ale jest w zasadzie 25 organizacji, które taką działalność prowadzą też w różny inny sposób, nie tylko z tą taką wspólną miejską dotacją. A więc jest nas całkiem sporo i każdy na swój sposób, to znaczy, ponieważ są prowadzone przez różne organizacje pozarządowe i są też w różnych osiedlach, którego mieszkańcy mają różne potrzeby i różną energię i różny styl życia, więc każdy z tych naszych wrocławskich cali jest zupełnie inny od siebie, a jednocześnie wszystkich nas łączy właśnie takie mocne poczucie, że działamy dla wspólnych wartości, jakimi są no przede wszystkim solidarność, taka właśnie relacyjność i otwarcie na różnorodność, którym chcemy zarażać innych i chcemy, żeby Wrocław był takim właśnie otwartym, różnorodnym i jednocześnie bardzo dbającym o więzi i relacje społeczne miejscem. Tutaj bardzo mocno jest zaznaczona ta lokalność. Lokalność nawet nie rozumiana koniecznie jako miasto, jako gmina, czy właśnie jakiś konkretny region, ale lokalność rozumiana jako osiedle to takie najbliższe, bardzo często otoczenie. Jakie przykłady działań udało Wam się zrealizować w ostatnim czasie, właśnie jakby w calach, dla osiedli wrocławskich, dla mieszkańców tych osiedli? No właśnie, to jest znowu ta cecha bardzo charakterystyczna. My nie robimy rzeczy dla mieszkańców, my je robimy wspólnie z mieszkańcami. Robimy je, ponieważ sami tymi mieszkańcami jesteśmy, więc jak gdyby to jest ta taka wspólnotowość przeżywania tego zjawiska, jakim jest cal. Ja bym oczywiście mogła wymieniać się długo. To są inicjatywy takie od tych, które działają na rzecz budowania tożsamości osiedlowej, a więc takich, które na przykład poprzez wspólne spacery, konsultacje społeczne, rozmowy czy spotkania w jakichś ważnych dla osiedla miejscach, ale też i rozmaite eventy czy kulturalne wydarzenia związane z postaciami, które się z jakimś osiedlem kojarzą. Więc to jest taka kategoria, która na pewno ma dla nas ogromne znaczenie, to budowanie tożsamości lokalnej poprzez, możecie sobie Państwo to wyobrazić, rozmaite rzeczy od właśnie takich eventowych związanych z postaciami czy flagowymi miejscami na osiedlu. To jest jeden rodzaj działań. Znowu na każdym osiedlu, ze względu na to, że one mają różne tożsamości, różnych mieszkańców, to będą rozmaite rzeczy. Druga taka, myślę, kategoria to jest bardzo ważna w ostatnim czasie i na to bym chciała zwrócić uwagę. To jest kategoria tych działań, które podjęliśmy jako wspólnota pod wpływem konfliktów i problemów, które się nasilają w ostatnich latach. Oczywiście takim momentem, kiedy te
wrocławskie cale okazały się szalenie ważnym elementem społecznego życia w mieście. Był moment lockdownu i COVID-u. Wtedy nasza praca wcale się nie zatrzymała, tylko wręcz przeciwnie, wskoczyła na dużo wyższe obroty, ponieważ to my, będąc bezpośrednio w osiedlach, tam znając wszystkich, mając sieć powiązań, kontaktów, relacji sąsiedzkich, byliśmy w stanie bardzo szybko zorganizować taką dość prężnie działającą sieć sąsiedzkiej samopomocy, która zresztą działa się w całej Polsce i niekoniecznie miała związek z calami, ale akurat we Wrocławiu tak się poskładało, że to było takie miejsce pierwszego kontaktu. Nawet jeśli on nie mógł być bezpośredni, to u nas jakby wiele takich rzeczy związanych też ze wsparciem dzieci i młodzieży, co było dla nas i jest zawsze szalenie ważne. Czujemy się jako ci przedstawiciele wspólnot bardzo odpowiedzialni, jako dorośli, za to, żeby dzieci i młodzież na naszych terenach, czy w naszych osiedlach, w naszych lokalnych społecznościach czuła się dobrze, podmiotowo, nieprzedmiotowo traktowana. No i oczywiście mamy świadomość, jakie problemy, z jakimi problemami młodzi ludzie się obecnie mierzą, więc są dla nas bardzo ważni. Kolejna rzecz, też szalenie ważna, taka kwintesencja pracy cali, to są partnerstwa lokalne, które zakładamy w coraz większej ilości osiedli w mieście. Te partnerstwa to są takie siatki współpracy, które zazwyczaj ten mariaż zaczyna się od współpracy pomiędzy radą osiedlową, czyli tym jednostką samorządu terytorialnego, między radą osiedlową a calem, i następnie dołączają do tego partnerstwa, czy od razu. To oczywiście różnie bywa, nie chcę też w jakąś taką sztampę popadać, ale to są dwaj gracze tacy kluczowi. Oprócz tego zazwyczaj są to wszystkie szkoły czy przedszkola, które działają na danym terenie. Radni miejscy często angażują się w partnerstwa i tak dalej. No to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli wszyscy ci, którzy, różne inne organizacje pozarządowe, instytucje kultury, czyli takie międzysektorowe, również z biznesem powiązane partnerstwa. To jest mega ważny element naszej pracy, bardzo dużą przywiązujemy do tego wagę. To nie są łatwe rzeczy. Wiadomo, że sieciowanie podmiotów zawsze wymaga dużo energii i takiego zaangażowania od wielu bardzo zajętych osób, bo wiadomo, że jeśli chcemy, żeby w partnerstwie spotykały się osoby decyzyjne w tych instytucjach, no to wymaga to bardzo dobrego planowania i takiego długoterminowego myślenia o tym. Ale partnerstwa lokalne to to, co nas wszystkich bardzo nurtuje i czym się w dużej mierze zajmujemy. No i ostatnia rzecz, też oczywiście związana z kryzysem w tej chwili. Od roku ponad, właściwie, aż mi trudno to w głowie policzyć, ale prawie od 1,5 roku, bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, jak jako społeczność przyjmująca jesteśmy przygotowani, jak sobie radzimy z przyjęciami coraz liczniejszych grup migrantów, no szczególnie wiadomo, po 24 lutego bardzo, bardzo wiele energii poświęcamy wspólnie z naszymi sąsiadami, mieszkańcami, którzy właśnie są albo z tej przyjmującej społeczności, albo tej, która stała się naszymi nowymi sąsiadami, do tego, żeby się jakoś dobrze nam pod tym jednym dachem żyło, dając sobie nawzajem dużo wsparcia, ale też energii od tych, którzy do nas przyjeżdżają, często w trudnych okolicznościach, a za chwilę stają się bardzo ważnym elementem i fantastycznymi filarami takiej lokalnej aktywności. Fantastycznie się angażują w życie społeczności lokalnej. Jest to dla nas ogromna taka, można by powiedzieć, w tych trudnych okolicznościach nagroda z tej pracy, że to można to robić w sąsiedzkiej atmosferze w sposób, no, często pozbawiony wsparcia jakiegoś centralnego czy finansowego. Ludzie sobie po prostu znakomicie z tym radzą. Tam, gdzie są relacje społeczne, tam wszystko przeżywa się łatwiej. Cale mocno skupiałam się właśnie na tej oddolnej inicjatywie, tak żeby włączać wszystkich mieszkańców. Jak działać tak, żeby też te grupy, które są zwykle dyskryminowane, które właśnie traktujemy trochę wyłączająco w społeczeństwie, jak młodzież, dzieci czy seniorzy, albo grupy mniejszościowe, właśnie tak jak osoby z Ukrainy, których jest coraz więcej w Polsce, jak właśnie je też włączać w te działania? Jak starać się właśnie działać oddolnie, tak żeby już na tym poziomie
tworzenie jakby pomysłów, tworzenia właśnie wydarzeń, starać się robić to ze wszystkimi, a nie tylko po tym, jak się stworzy już jakąś ofertę, to na takie gotowe zapraszać wszystkich ludzi. No myślę, że tu kluczowe są takie kamienie milowe, albo inaczej powiedziałabym takie latarnie, które gdzieś tam sobie na początku funkcjonowania Cali we Wrocławiu określiliśmy, czyli te wartości, o które się opieramy. Dla nam to nie przychodzi z trudem, znaczy dla nas to nie jest w żaden sposób, my nie musimy tego reżyserować, nie? Znaczy jeśli jesteśmy nastawieni w naszych głowach i w naszych wszystkich działaniach, które podejmujemy, jakby z takim otwarciem na różnorodność i z otwarciem na i drugiego człowieka, to niezależnie od tego, kim on jest, w jakim mówi języku, jak wygląda i czym się zajmuje, jest nam w zasadzie wszystko jedno. Wszyscy mamy takie bardzo sympatyczne określenie jednego z naszych kolegów we Wrocławiu, że wszyscy jesteśmy sąsiadami. I jak tak na to patrzymy, to my naprawdę żadnej szczególnej polityki włączającej nie musimy sobie ustalać, bo my po prostu tacy jesteśmy. Na tym polegają cale, na tym polega też energia tych miejsc i na tym, myślę, to jest główną cechą osób, które te centra zakładają, tych, które się zrzeszają w organizacjach pozarządowych. Jak czasem pyta się mnie, czy trudno jest sieciować podmioty prowadzący cale 24 organizacje w bardzo intensywnym trybie pracy, takim wspólnym jeszcze z samorządem, bo ta sieć jest współfinansowana ze środków gminy Wrocław. My razem z urzędnikami wspólnie też spotykamy się w zespole stałym do spraw cal, rozmawiamy bardzo dużo. Wspólnie się też spotykają organizacje i przedstawiciele urzędu po to, żeby to było takie właśnie międzysektorowe, niewydumane, tylko takie prawdziwe z jednej strony z energii mieszkańców, z drugiej strony z osób, które jak gdyby zawodowo zajmują się tym, żeby zmieniać czy dostosowywać warunki życia do potrzeb mieszkańców miasta, no to zawsze mamy takie poczucie, że to jest tak łatwa sieć i tak łatwe relacje, dlatego że wszystkie osoby, które się zajmują z założenia taką działalnością, są po prostu z DNA bardzo otwarte, chętne do współpracy i rozumiejące ideę wspólnotowości czy takiego, no właśnie sieciowania, to jest nasze drugie imię, nie? Także my oczywiście zastanawiamy się, myślimy, przyjmujemy, to nie jest tak, że działamy bez strategii czy działamy bez pomysłu, ale on jest zwykle jak gdyby wynikający z tego, jak widzimy, że świat wokół nas się toczy, więc to fajne, bo nie musimy nic wymyślać na siłę. Padło tutaj bardzo wiele pozytywów oddolnej działalności, między innymi tak jak tworzenie wspólnotowości. Myślę, że tutaj pani pokazuje cały czas, że ta metoda cali jest skuteczna, więc o to nie muszę pytać. Jakbym właśnie zapytała o to, jakie są efekty stosowania tej metody cali i takiej oddolnej działalności, oddolnych inicjatyw, i czy można zauważyć na tej podstawie, że ta lokalna społeczność jest bardziej ożywiona? Czy udało się zbudować sąsiedzkie relacje tak naprawdę już teraz przez lata działalności? Tak, no nie jest to też historia lukrowana, nie? To znaczy, to też nie jest zawsze tak, że wszyscy są chętni do działania i że zawsze nas, czy my tacy jesteśmy i musimy tacy być, na tym polega nasza praca, że otwarci, że chętni, że energetyczni, no ale w życiu bywa różnie. Ja bym opowiedziała taką historię, która być może dobrze to obrazuje. Kiedy zaczynaliśmy w 2011 roku naszą pracę w osiedlu, jednym z najczęściej zadawanych nam pytań, kiedy prezentowaliśmy, jak gdyby, jaką jesteśmy organizacją, która skupia się na działaniach na rzecz społeczności lokalnej osiedla Ołbin, jednym z kluczowych pytań było, co to jest Ołbin? I w ogóle ludzie nie zdawali sobie nawet sprawy, że mieszkają w takim osiedlu, nie wiedzieli o tym, że ono się tak nazywa, nie mieli pojęcia, gdzie ono leży, a jeśli, to kojarzyli je z zupełnie innym miejscem, które akurat ma komisariat Ołbin we Wrocławiu, który zupełnie nie ma z nami za wiele wspólnego, więc dzisiaj, kiedy odbieraliśmy jakiś czas temu nagrodę Gazety Wyborczej czy też Agory za
tworzenie przyjaznych sąsiedzkich przestrzeni, ale też i to były też nagrody dla architektów, zaprojektowane po ludzku. Odebraliśmy dla Ubina 4 nagrody spośród 10 chyba, które zostały tego wieczora przyznane. I nagle okazało się, że jesteśmy dość znanym miejscem, że ludzie kojarzą to miejsce, że wiedzą i nie tylko już we Wrocławiu. Chcę przez to powiedzieć, że takie świadome pracowanie na markę osiedla, czy też świadome mówienie o tym, że jesteśmy stąd, że to jest nasza, że to jest nasze osiedle, że ono jest z tego czy innego powodu dla nas ważne, bardzo wiele zmienia w świadomości mieszkańców i też sprawia, że oni właśnie z jakiegoś powodu przez tą utożsamianie się z lokalną społecznością czy z osiedlem, chętniej się w różne inicjatywy angażują. My uczyniliśmy taką jakby marką osiedla, takim wyznacznikiem tego, kim jesteśmy właśnie współpracę i myślę, że to się świetnie sprawdza, ale mamy na osiedlu Strachocin, nie wiem, Smoka Strachotę, różne organizacje w różnych miejscach Wrocławia mają różne takie symboliczne sposoby tej zmiany tożsamości. I bardzo to pomaga też przez to, że w małej, lokalnej społeczności łatwiej nauczyć się takich prostych zasad patriotycznych w znaczeniu codziennej dbałości o swoje najbliższe otoczenie i dobrze się z tym czuć. Myślę, że ludzie bardzo dobrze czują się z taką świadomością, że są fajnymi, rozpoznawalnymi, aktywnymi obywatelami. To może nie na pierwszy rzut oka nie wydaje się takie modne, ale mamy to poczucie takiej, no właśnie, wspólnej dumy z tego, że jesteśmy takim otwartym, współpracującym osiedlem. I myślę, że moje koleżanki i koledzy z innych osiedli, być może na innym przykładzie, ale opowiedzieliby podobną historię, że oczywiście możemy myśleć też tak o tym, że kiedy dzieje się coś trudnego na osiedlu, czy jest jakaś sprawa ważna do przekonsultowania. Ja myślę, że my też tą obecnością nas wszystkich w tych procesach partycypacyjnych moglibyśmy liczyć, jak gdyby ten poziom tego, jaka praca została wykonana. Myślę, że z dnia na dzień widać to we Wrocławiu, że coraz więcej osób angażuje się w takie wydarzenia, które właśnie mają na celu zmianę wizerunku miasta czy osiedla, choćby wrocławski budżet obywatelski, czy mikrogranty, te inicjatywy, które no właśnie są trochę takim mierzalnym dowodem na to, że coś w tym osiedlu, jakiś taki aktywny obywatelski ruch się dzieje. Więc nie wiem, czy potrafię podać liczby, ale myślę sobie, że widać to w bardzo wielu statystykach, które no, pokazują zaangażowanie mieszkańców w rozmaite procesy, które się dzieją w mieście. Tutaj wydaje mi się, że na pewno bycie taką osiedlową aktywistką, osiedlowym aktywistą, który coś robi właśnie dla najbliższych mieszkańców, jest wręcz bardzo modne, bo sama pamiętam, jak jeszcze mieszkałam z rodzicami, to jednym z takich najbardziej cool moich sąsiadów to był sąsiad, który dbał o ogródek przed blokiem i można było się do niego zawsze zgłosić z pytaniem o to, jak właśnie dbać o kwiaty i dzięki niemu tak naprawdę to najbliższe otoczenie mojego bloku było dużo, dużo ładniejsze. Także myślę, że bardzo często też to po prostu jako mieszkańcy doceniamy. Jak w takim razie się włączyć w takie działanie, żeby też stać się takim modnym aktywistą, modną aktywistką we Wrocławiu, albo jak właśnie zacząć pracować metodą CAL we własnym mieście, jak właśnie uruchomić takie centrum aktywności lokalnej, bo ta metoda jest uniwersalna, to też pani sama podkreśla, że tak naprawdę chociaż we Wrocławiu CALe są zsieciowane, to tak naprawdę każde osiedle pracuje trochę inaczej ze względu na to, że ci mieszkańcy mają różne potrzeby. Chciałabym mądrze odpowiedzieć jednym spójnym zdaniem, ale nie ma oczywiście jednej recepty. Natomiast co na pewno mogę podać jako taką rzecz kluczową, to porozglądać się najpierw dookoła siebie, kogo się ma do współpracy. Nie? Znaczy w pojedynkę, pani mówi o aktywistach i aktywistkach. Oczywiście są to bardzo ważne osoby w osiedlu. My natomiast jesteśmy tą strukturą taką mało widoczną. Znaczy naszym zadaniem nie jest właśnie być na świeczniku, być w takim centrum zainteresowania. W centrum naszego zainteresowania
są te osoby, ci ludzie, którzy chcą się angażować. Wobec tego wydaje mi się, że najprostszą, naturalną metodą jest najpierw się rozejrzeć dookoła siebie. Czy na moim osiedlu działa już centrum aktywności lokalnej? A jeśli nie centrum aktywności lokalnej, to czy jest taka organizacja pozarządowa, która w tej okolicy jakieś działania podejmuje i czuć w nich takie zacięcie właśnie tego działania dla społeczności czy ze społecznością. No i wtedy po prostu przyjść. Znaczy, naszym bardzo takim dużym zadaniem i wyzwaniem, które sobie stawiamy jako takie kluczową rzecz, to jest to, żeby tutaj był zawsze ktoś, kto będzie miał czas, nie? To jest bardzo trudne, mamy dużo zadań, ale że kiedy przychodzi mieszkaniec, mieszkanka i chce nam opowiedzieć o jakiejś pomyśle swoim na zaangażowanie, czy jakimś problemie, wyzwaniu, z którym chciałby się mierzyć, to my zawsze musimy mieć strukturę, sposób człowieka, animatorkę, animatora albo dyżur tego animatora, podczas którego można usiąść i spokojnie o tym porozmawiać. Więc w pierwszym rzędzie zachęcam właśnie do tego, żeby się rozejrzeć, co się ma wokoło, dlatego że czasem to musi dojrzeć. Ja zaczynałam w mojej organizacji jako wolontariuszka, która w ramach właśnie takiego poszukiwania fajnego miejsca, w którym mogłabym coś zrobić, może dla innych, może trochę się rozejrzeć. Przypadkowo zupełnie trafiłam do żółtego parasola i takich historii mamy dużo więcej, więc przyjść i nie dać jakby, nie myśleć o tym, że to już wymaga jakiegoś ogromnego kroku, który będzie wymagał właśnie tej organizacyjnej struktury. Od tego my jesteśmy, a jeśli nas nie ma, to jest pewnie samorząd, który też chętnie takich mieszkańców, aktywistów, aktywistki widzi i wspiera, jeśli nie, to inne aktywistyczne ruchy i tak dalej. Najpierw zacząć od kogoś, od czegoś, co już istnieje, dlatego że no przejście samemu przez całą tą taką formalną stronę oczywiście wymaga trochę czasu. I druga rzecz, no też patrzeć wokół siebie zawsze i myśleć o tym, że może mogę to zrobić z moim sąsiadem, może to mogę z moją sąsiadką. Robienie rzeczy w pojedynkę jest zawsze trudniejsze niż robienie rzeczy wspólnie z innymi osobami. Z tym się zgodzę, bo na pewno w grupie mamy więcej kompetencji, więcej umiejętności i się uzupełniamy, więc jest dużo, dużo mniej tych braków. Tutaj tak naprawdę zmierzając do końca, chciałam jeszcze zapytać trochę o demokrację bezpośrednią, bo też jesteśmy na kanale lub bezpośrednio i w jakiś sposób wokół tego tematu cały czas się obracamy. Jednym z tych wyzwań demokracji bezpośredniej jest na pewno zaangażowanie społeczne, bo bez tego zaangażowania tak naprawdę często jednostkowego nie możemy jakby mówić o szerokiej partycypacji czy właśnie realizowaniu zadań demokracji bezpośredniej. W jaki sposób jakby metoda CAL odpowiada na to wyzwanie, w jaki sposób ona realizuje właśnie zadania demokracji bezpośredniej? Znowu najprostsze odpowiedzi są tymi, z których najwięcej można się dowiedzieć. Wydaje mi się, że tu kluczowe jest to, co powiedziałam na początku, budowanie relacji. To znaczy, dużo łatwiej jest zaangażować się choćby w konsultacje społeczne, albo dużo łatwiej nawet pójść na wybory do najmniejszej ze wszystkich, znaczy te takie najniższego, bym powiedziała, szczebla, a jednocześnie najważniejsze, czyli choćby do rady osiedla. Dużo łatwiej jest wtedy, kiedy myśmy się już zorientowali, że to jest jakieś sensowne działanie, bycie w tej społeczności tutaj i teraz, w tym właśnie mikroświecie. Dużo łatwiej niż wtedy, kiedy żadnych więzi, żadnych relacji, żadnego takiego poczucia przynależności do miejsca nie mamy. To jest pewnie odpowiedź, która no też zdaję sobie z tego sprawę, nie? Że to nie są tematy, które myśmy rozwiązali. Pomimo tej wieloletniej pracy, wciąż jeszcze te choćby frekwencja w tych wyborach najniższego szczebla, czyli do rad osiedlowych, jest bardzo niska. My się ciągle zastanawiamy, jak to robić, ale wszystko nam podpowiada, że przez takie żmudne, długotrwałe, wcale nie widoczne i mierzalne i jakby takie działania, które widać gołym okiem, oczywiście festyny, spotkania, narady sąsiedzkie, je widać, one są ładne, spektakularne, ale od nich droga do tego prawdziwego zaangażowania społecznego jest bardzo długa i moim zdaniem jedynym
możliwym kluczem do rozwiązania tego jest właśnie dbałość o codzienne sąsiedzkie relacje, a to jest, można sobie to łatwo wyobrazić, nie? To jest trudno zauważalne, bardzo czasochłonne, bardzo takie, no, ulotne, powiedziałabym. To, że ktoś tu zagląda i pyta, czy może podlać kwiatki, wydaje się rzeczą zupełnie oderwaną od rzeczywistości. A ja wiem, że taka osoba, która przez 5 lat przychodzi w wolnej chwili, podlewa nam kwiatki, bo widzi, że my nie mamy na to czasu. To jak ja powiem, słuchajcie, są wybory, trzeba na nie po prostu iść. Albo są konsultacje społeczne i dotyczą naszego podwórka i fajnie by było, żebyśmy tam wszyscy byli, no to to już wiadomo, kto to jest ci wszyscy, nie? To nie są obce osoby zupełnie anonimowe, tylko takie, które gdzieś tam po drodze na siebie wpadły, a to dzieci były na półkoloniach, a to, nie wiem, spotkaliśmy się na jakimś parkowym koncercie i już wiadomo, że jest takie pospolite ruszenie, to są ważne rzeczy dla osiedla, chodźcie, bądźmy tam, no, stawmy się, nie? To kiedy są relacje, dużo łatwiej to realizować. Wiem, że to pewnie trudno sobie wyobrazić i też trudno to zmierzyć, ale jestem o tym bardzo głęboko przekonana i widzę to od wielu lat. Bardzo dziękuję. Sama mam teraz ochotę po tej rozmowie zacząć coś budować na moim osiedlu, zwłaszcza, że też Koniecznie. tak pochodzę z miejsca, gdzie jakby to osiedlowe życie było mi dużo bardziej bliskie niż obecnie. Także mam nadzieję, że nie tylko ja po tej rozmowie będę zainspirowana, żeby zacząć szerzej działać. A ze mną na kanale Luby Bezpośrednio była Joanna Warecka z sieci CAL we Wrocławiu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, no i zachęcam tak naprawdę wszystkich teraz do działania. Tak, i do spotkania z sąsiadami koniecznie. Od dzień dobry Tak. trzeba zacząć. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Hej, tu znowu Agata Kępa z OFU. Jeśli lubicie nasz kanał lub bezpośrednio, to możecie nas śledzić nie tylko na YouTubie. Jesteśmy także w socialach, między innymi na Instagramie, gdzie znajdziecie bardzo dużo rolek edukacyjnych, zawierających informacje o naszych rozmowach i nie tylko. Także śledźcie nas koniecznie i zapraszamy dzisiaj na Insta lub bezpośrednio.pl. Cześć!